Na kolejnej sesji Rady Dzielnicy w 12 na podstawie załączonego porządku obrad stwierdzam, że posiedzenie jest prawomocne i otwieram 31. sesję Rady Dzielnicy 12. Chciałbym oczywiście witać pana radnego miasta Wojciecha Wojtowicza, który w punkcie pierwszym chciałby rozszerzenie prezentacji bezpłatnego parkowania na terenie miasta Krakowa. Na podstawie załączonej listy obecności stwierdzam, że posiedzenie jest prawomocne. Posiadamy kworum do podejmowania uchwał. I otwieram 31. sesję Rady Dzielnicy 12 następującym porządkiem obrad. Przyjęcie protokołu 30. sesji Rady Dzielnicy 12. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących. Punkt A. Delegowanie członków Rady Dzielnicy 12 projekt zarządu. Punkt B. W sprawie realizacji zadania priorytetowego konkursu międzyszkolnych projekt Komisji Edukacji. Punkt C. Projekt Komisji Edukacji w sprawie realizacji zadań priorytetowych. Punkt D. W sprawie pytania opinii dotyczącej projekt Komisji Zdrowia. Punkt E. W sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego pod nazwą zakupy dla JRP nr 6 projekt Komisji Bezpieczeństwa. Punkt E. W sprawie planu pracy Komisji projekt Komisji Sportu. Punkt G. W sprawie zakresu rzeczowego zadania powierzonego projekt zarządu. Punkt K. W sprawie realizacji zadań priorytetowych projekt Komisji Sportu. Punkt I. Wnioski do wersji roboczej studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Te wnioski zupełnie będą złożone w trakcie sesji. Czy ktoś z państwa grupa radnych ma uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, pan radny. Witam, czy państwo w jakiejś konkretnej sprawie, czy tylko na obrady przyszli? Nie, konkretnie.
Proszę, wie pan, to powiem tak. Po punkcie zreferowania przez pana radnego miasta Krakowa punkt 4 oddam państwu głos, 2 minuty, żeby ktoś państwa streścił, jaki to problem. To my byśmy chcieli też, żeby pan ten powiedział, a nie my. My możemy mówić długo przecież. To ja odpowiem, na każdy temat odpowiem, jeżeli tak jak mówię, 2 minuty po punkcie, w którym pan Wojciech Wójtowicz prezentuje rozszerzenie strefy płatnego parkowania, będą mieli państwo. Będzie myślę tak, proszę państwa, w związku z tym, że to będzie pewnie pan Wojciech, będą pytania, proponowałbym po zakończeniu zreferowania przez radnego miasta Krakowa 10 minut przerwy. 10 minut przerwy w celu, no, można powiedzieć, złapania drugiego teku i pan będzie pewnie chciał opuścić nas. Wobec powyższego państwo będą mieć po tym punkcie, no, może będą mają pytania. Czy ktoś jeszcze ma uwagi do... Ja też jako mieszkanie chciałem prosić o głos w punkcie, gdy będzie omawiane studium. Dobrze, będzie pan miał głos. 2 minuty, tak jak wszyscy pozostali. Dobrze, będzie głos. Proszę państwa, ja jeszcze jeden wniosek na sam koniec. Chciałbym, żebyśmy się skupili na ordynacji wyborczej. Jest to punkt, który nowej ordynacji wyborczej do rad dziennych. Jeżeli będzie jakieś uchwały, myślę, że w tych 6-10 minut ja to wprowadzam jako, no myślę, że wypadamy to jako punkt kolejny. Czy ktoś jest za przyjęciem? Kto jest za przyjęciem tego punktu? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada wprowadziła również to porządkowe. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z 30. sesji Rady Dziennej 12. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uwag do... przyjęcie protokołu, przepraszam. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła protokół. Przepraszam, jeden... Dwa głosy wstrzymujące. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół. Przechodzimy do kolejnego punktu. Prezentacja projektu rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Materiał wisi na tablicy, proszę pana, od 29 stycznia. Jest wywieszony na tablicy od 29 stycznia. Prezydent ogłosił to do publicznego wodu. Będą również, jeżeli Rada nie zajmie żadnego stanowiska, poszczególni mieszkańcy będą również mogli zgłaszać swoje uwagi do 29 lutego. Proszę bardzo, oddaję głos panu radnemu miasta Krakowa, Wojciechowi Wójtowiczowi. 28, przepraszam, 28. W celu prezentacji strefy płatnego parkowania.